Siemano wszystkim, DC Jim z tej strony. Dzisiaj taki filmik może dla niektórych ciekawy będzie, może nie. Będzie pokazywał, pokażę wam jak rozebrać dysk i co znajduje się wewnątrz dysku. Może niektórzy o tym nie wiedzą, co tam się znajduje, albo nawet nie wiedzą jak się dostać. Oczywiście ostrzegam, że nie powinniście rozbierać dysku, który jest sprawny, bo możecie go uszkodzić. A także stracić gwarancję, jeśli na niego macie. A dzisiejszym bohaterem jest mój dysk z drugiego komputera, jakiego miałem w życiu. Jest to dysk Seagate'a, 0,5 TB. Jest to Barracuda 7200 odwrotów. Tam nie pamiętam dokładnie, jak tam ma parametry, dokładnie jakie tam ma. Chyba SATA 2 to jest, jeśli widzę dobrze. Oczywiście możecie sobie to przeczytać, bo dobrze widzę, że kamerka w końcu zapała i ostrość. On jest bodajże z 2008 chyba roku. I chyba tak, 2008 przystanie, ale to tak strzelam do domu, nie pamiętam za dobrze. Do tego jeszcze potrzeba nam będzie jakiś zestaw Torxów, no i innych śrubokrętów może. To mój taki mały zestawik. Myślę, że się przyda. No i dobra, zaczynamy rozkręcać dysk. Sorry za mój taki głos dzisiejszy, bo mam taką lekką chrypę, przetkany nos. Gdzie mi to uciekło? A, za duży jednak. T9 jednak będzie trzeba wziąć Torxa. Chciałem nie wyjść w 90. No i rozkręcamy. Mam właśnie tą plombę przyklejoną tutaj, żeby jej nie zgubić. I tu jest ostatnia śrubka. Włożę śrubki w inne miejsce. No i teraz możemy zdjąć górną pokrywę naszego dysku. Dobrze pamiętam, to chyba magnes to trzyma. A, dobra, ślepota. Nie zauważyłem, że jeszcze jedna śrubka została, która jest na wierzchu, jeszcze by było śmieszniej. I teraz mogę dopiero to ściągnąć, jednak nie ma tu magnesu. No i co nam się ukaże na naszym oczu? Mamy tu oczywiście talerz. Więc jak widać, już jest ubrudzony, bo wypalcowany, bo było w ostatnim rozbieraniu. Ja widzę, że tapeta się odbija w samym talerzu i kamerka. Tu mamy, widać już dotyka, iglicę, która szczytuje i zapisuje dane na dysku. No, nie chcę się przesunąć, trochę nie fajnie, bo nie będę mógł wyciągnąć talerzy. Będę musiał pod tym procedować. Tu mamy taśmę, która, znaczy śrubokręt, bo państwa to tak nieładnie pokazywać. Taśmy, która łączy iglicę z samym układem. Tu znajduje się potężny magnes. No i to chyba tyle tutaj, co mogę pokazać w tej chwili. Zaraz rozbiorę dalej dysk. Oczywiście już mnie widać na słuchawkami na głowie. Jeśli dobrze pamiętam, to trzeba to najpierw rozbierać. Najwięcej problemu sprawi mi ten magnes, bo długo cudowałem, jak go w ogóle wyciągnąć stąd. Przydałoby mi się w końcu kombinerki, której oczywiście nie wyciągnę. Zaraz wracam. Jestem. Kombinerki takie bardziej do elektroniki niż... No, może i przydatne, może i do tego. Dobrze łapiemy i podnosimy. Sorry za was.
Tu właśnie znajduje się jeden z magnesów. Nie dotykałbym i zaraz wyciągnie bita ze śrubokręta. No i tu mamy właśnie już iglicę. O, wypadł mi tutaj woreczek, który chłonie wodę w samym dysku. No i tu mamy zaraz właśnie iglicę, jak mówiłem, na której znajduje się... Złapało. Znajduje się uzwojenie, które wywołuje pole magnetyczne, dzięki czemu właśnie iglica może się poruszać po... No, tu nieładnie tak mi dotyka. Jeszcze porysuje się za bardzo. Dzięki któremu porusza się w odpowiednie miejsca iglica na naszym, po naszym talerzu, żeby znaleźć odpowiednie sektory i odczytać pliki. Tu mamy oczywiście chyba gumkę, żeby dysk, żeby iglica nie dotknęła do samego środka. Z drugiej strony ona powinna też mieć blokadę w drugą stronę, tak powiedziałem, bo w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, to chyba iglica nie schodzi tak, aż tak bardzo przy wyłączonym dysku, ale pewności to jakoś nie mam. Może, że schodzi, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam w tej chwili. Teraz ważne, żeby jej nie uszkodzić za bardzo, bo to jeszcze trzeba jakoś w miarę później można było rozbierać. To, żeby wyciągnąć samą iglicę. I tu będzie potrzebna chyba trójka. Dosyć taki duży to był. Aha, trafiłem. Wykręcam, jeśli dobrze pamiętam, podkładka jest od spodu, którą trochę powinna wypaść. Sam iglicę wyciągnąć. Oczywiście będę też wykręcić przejście z samej taśmy z wnętrza dysku na zewnątrz. Tutaj jest płytka przekracana na dwie śrubki, już ją wkręcam. Nie wyciągnę naszej iglicy. Przydałby się na mniejszy torx. Jak umiecie z impulsem? Daj, że to będzie te szóstka. Teraz można wyciągnąć samą płytkę. Tu jest pianka oczywiście, która izoluje płytkę drukowaną od samego dysku. Trzeba, żeby jej tam nie porwać. A, dobra. Tak, dobrze. Dobrze, odkręciłem właśnie płytkę. Zaraz ją pokażę. Bo tutaj z tej strony też trzyma śrubka właśnie naszą płytkę z tej strony, która przekazuje informacje do tej płytki. Teraz mogę wyciągnąć ją. O. Dobra. Już pokazuję bliska.
chciałbym taśmę uszkodzić za bardzo. I tu mamy, trzeba by włączyć makro. Tak gdzieś. Widać na ten styki, które łączą się z płytką, ze stykami na płytce. Teraz odtarzę. A to są właśnie styki na płytce. Dzięki niemu przekazują, jak nazywane są dane z iglicy do płytki, czyli właśnie do głównego, może być serca dysku. O, tak wygląda sama iglica, już pokazuje bliska. No i teraz można by już wykręcić. Jeśli mógłbym wykręcić wam. Za postać ładnie. Wykręcić mógłbym wam magnes, ale pod magnesem się nie znajduje tak naprawdę, więc chyba to zostawię. Teraz można by wykręcić same talerze, które zatrzymane są tutaj w tych miejscach, w czterech punktach, a razem ze sobą są szczepione w tym miejscu. Wsunę te śrubki. I tutaj potrzeba z powrotem tego dużego torksa. Te dziewiątki. No i dobrze, mogę zdjąć górę. Teraz powinny właśnie wyjść same już talerze. A jak wyjdzie tylko jeden, jeśli go w ogóle wyciągnę, to musiał właśnie przydałby mi się paznokcie dłuższe, bo pod nim znajduje się i tak jakby separator. O, właśnie. Takiego. Cienka blaszka. Miarę. I tu mamy drugi talerz. Który jest o wiele czystszy, bo nie był jeszcze dotknięty ani razu palcem. Ale widzę trochę kurzy już na nim. Oczywiście to znajduje się też jakby też separator taki mniejszy. Pewnie takie jakby podkładki, no Boże. Wyłaś. Ukrętę gdzieś załatwił. O, tutaj separator wyszedł. O, proszę bardzo. Dzięki niemu dyski są jakby, czy dyski, przepraszam, na pomocą tego separatora łapła płaskość. Dzięki temu nasz talerz jeden z drugim jest jakby połączony, ściśnięte są i mogą się obracać jednocześnie. No i w tym miejscu znajduje się właśnie cały mechanizm obracania, czyli właśnie silnik. No i znowu znajduje się chyba płytka do zbierania wody z dysku. No i tego to chyba dość dobrze pamiętam, to się nie da za bardzo rozebrać, żeby to wsadzać pod prasę.
to wycisnąć raczej z dysku, bo chyba przy okazji trzeba było też odlutować tutaj styki, które są, przekazują napięcie do sterowania właśnie silnika. I tak wygląda już prawie, że rozebrany dysk, cały jego korpus. Nadal, no więcej waży oczywiście, no bo to jest duża bryła bodajże aluminium, bo czego by tu innego można było użyć do wyrobienia takich, no widać kurz w tym miejscu, gdzie kończy się płytka. No i to by było chyba na tyle, co chciałem wam pokazać. Następne materiale zobaczycie już naprawdę stary dysk, bo on jest z mojego pierwszego komputera, czyli wprost nie mojego, tylko mojego brata, ale ja już go potem używałem. On jest chyba starszy już ode mnie, a mam 22 lata. Więc zapraszam na następny materiał i do zobaczenia.